Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki i mamy dzisiaj 13 lipiec 2022 rok i w związku z tym pełnia. Pełnia to opozycja Księżyca w stosunku do Słońca. Nasz bohater znajduje się w Koziorożcu. I tak właśnie wygląda nasz kosmograf. Tu jest Księżyc, tu jest Słońce. Tu są poszczególne planety, ale nie będziemy ich w tej chwili wymieniać. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że Księżyc znajduje się w znaku Koziorożca. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia królewskiej wiedzy, to Księżyc reprezentuje nas wszystkich. Koziorożec to statut i korona naszego zodiaku, ale także prawo i wszystko, co jest związane z restrykcjami. Właściciel tego znaku to Saturn, który odszedł od właśnie swojego znaku, jest w wodniku i preferuje pewne spojrzenie inne na rzeczywistość. Saturn jest nauczycielem i Koziorożec też. I z tego wszystkiego musimy otrzymać lekcję. Jedną z najtrudniejszych w całej wędrówce Słońca w ciągu roku, kiedy znajduje się właśnie w znaku Raka, czyli w tym miejscu, i tu mamy Raka, nasz Księżyc, nasz bohater podejmuje decyzję. Słońce pokazuje jemu, jaki kierunek musi obrać. Jak świat się będzie zachowywać? Czyżby wiatr, który nam sprzyja, który niesie? Bo wiatr jest jednak sprzyjający. Żeglarze przywiódł do nowego lądu. Zmianę pogody przynosi. Przynosi także deszcz i życie. Wiatr jest życie. Tak jak słońce daje życie, wiatr to właśnie Merkury, który informuje nas o nowej sytuacji, o nowym spojrzeniu na naszą rzeczywistość. Ale skończmy z tym, bo przejdziemy do zupełnie innego tematu, a tematem dzisiejszym jest właśnie pełnia. Pełnia, kiedy Słońce pokazuje rzeczywistość tą Księżycu, czyli nam drogowskaz, jak mamy funkcjonować w ciągu najbliższego czasu. Dlatego też Księżyc pobudzony tym działaniem, a trzeba przyznać, że Mars jest wyjątkowo niesprzyjający w warunkach, bo w byku, i to nazywamy czasami w astrologii na wygnaniu, to znaczy, że energia jest po stronie naszej, a nie władzy. I to, co się dzieje w tej chwili w całym wszechświecie, ja mówię tym tutaj na Ziemi oczywiście, to rozliczenia z czasem, ponieważ Saturn potrzebuje tego czasu i potrzebuje chwili. Dlatego też to wszystko, co jest, jest najtrudniejszym, jeszcze raz zwracam uwagę, okresem dla naszej psychiki, dla naszej natury, dla nas, którzy chcemy coś uzyskać, coś chcemy
świadomie czy też nieświadomie podjąć, to nie jest czas dobry. Wręcz według starej astrologii to jest lęk, ponieważ Księżyc reprezentuje te zmiany naszego nastroju. Ten wiatr zagłusza te moje słowa po to, żeby właśnie nauczyć się, jak żyć. Że jest ten powiew, ten zefir naszej świadomości, że to wszystko, co się dzieje w tym nowiu, jest w pewnym sensie wskazówką w kompasie naszego życia. Bo to, co teraz przeżywamy, te nasze lęki, nas tylko umacniają według zasady, jeżeli coś cię uderzy, to cię wzmocni. Jeżeli się coś trapi, zastanów się, gdzie jest ta przyczyna, jak ją zwyciężyć, gdzie jest w niej ta najważniejsza cecha, mądrość i wytrwałość. I ten kosmogram właśnie pokazuje nam tą mądrość i wytrwałość, ponieważ sam ascendent znajduje się w koziorożcu. Akurat w tym wypadku to jest około 20:38, więc dosyć późnym wieczorem, już po zachodzie słońca, ale jednak aktualne działanie. Znaczy nie wiem, czy o 20 będzie zachodzić słońce, na to się nie przygotowałem, ale najwspanialszą rzeczą, którą sobie najbardziej cenię w tym kosmogramie, że na dole jest Jowisz, jest w Baranie i tutaj Neptun jest w swoim, nadal w rybach. To wszystko stanowi o ogromnej rzeczywistości wolności, do której dąży świat. I miejmy nadzieję, że to, co tutaj jest zapisane, jest w nowej świadomości, w tym nowym świecie, który dopiero teraz rozpocznie rozdawanie kart. Bo trzeba przyznać, że dopiero chyba przez te okresy, które przeszliśmy, nie za bardzo rozumieliśmy, co się dzieje. Ale tutaj okazuje się, miejmy nadzieję, że okaże się, że to jest przyszłość. Że to jest przyszłość wolności. Tylko trzeba by się zastanowić, której. Czy niezależności, czy świadomości. Bo jedno z drugim jest czymś przepięknym, ale nie zawsze realizowany, ponieważ realizacja należy do tych, którzy mają świadomość, co robią. A w tej chwili świadomość została lekko naruszona, więc musimy wszyscy razem być świadomi tego, czego żądamy, a co chcemy posiadać. Bo posiadanie może stać się nieosiągalne. Zapraszam oczywiście na dalsze opowieści tutaj o przede wszystkim o pełni i za chwilę nowiu, ale już w znaku lwa. Zanim dojdziemy do tego nowiu, będziemy mieć znak lwa, ale najważniejsze jest to, że
jesteśmy w gruncie rzeczy szczęśliwymi. Tutaj, w tym miejscu, ludźmi, ponieważ spokój jest najważniejszą rzeczą. Bo świat nie jest spokojny. A my tutaj, według, tak powiedział poeta, najważniejsze, żeby wieś spokojna. A na świecie niech się dzieje. Troszeczkę inaczej, ale wiecie, o co chodzi. Do zobaczenia w następnym spotkaniu.